Rycerzu niepokalanej. Bardzo dziękuję ekscelencji, czcigodnemu księdzu arcybiskupowi, że pomimo wielości różnorakich posług i zadań poświęcił czas, by przybyć dziś do mszy dolnej, aby w ogłoszonym w Małopolsce roku świętego Maksymiliana przez poświęcenie figury upamiętnić obecność świętego w naszym mieście. Na spotkanie. Wiemy, że święty Maksymilian Maria Kolbe został spalony w Auschwitz. Nie zostało jego ciała. Skąd więc te relikwie? To są włosy bracia, z którymi żył, uważali go za świętego, za swojego ojca. Dlatego też fryzjer, który golił brodę, włosy, zaczynał go wszystkie włosy. I tu właśnie siostry otrzymują fragment włosów św. Maksymiliana. On, niezłomny rycerz niepokalany, świadek tego, że była pełnią łaski od chwili poczęcia, sprawia, że nie brakuje także i dzisiaj ludzi gotowych iść za Chrystusem, za zwycięską miłością, oddawać swoje życie za braci, mówiąc, że warto umrzeć, by oni żyli.